10 stycznia. Święty George z Bergen Springs. Uwaga moja. Ten tytuł nawiązuje do imienia autora tej książki, George'a Knighta, który mieszka w Bergen Springs, czyli Święty George z Bergen Springs. Można powiedzieć Święty Jarosław na przykład. Święty Jarosław z Krakowa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga, powołanym świętym. Pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Wierzący w Rzymie nie tylko byli powołani, ale byli także święci. Co przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy słowo święty? Czy to jakaś konkretna osoba? Maria Teresa? Jakiś męczennik za wiarę? Jakiś bohater chrześcijański? Na przykład Piotr czy Paweł? Biblijna odpowiedź jest inna. Święty oznacza przede wszystkim oddzielony. Biblijny święty to człowiek wierzący, oddzielony dla Boga. Święty jest ten, kogo Bóg oddzielił dla świętości. Słowo święty zawiera ten sam rdzeń, co słowo poświęcony. To jest odłączenie czegoś dla świętego użytku. W Starym Testamencie Bóg poświęcił, odłączył świątynię na pustyni, świątynię Salomona, lewitów i kapłanów dla świętej sprawy. Bóg nakazał Mojżeszowi, aby poświęcił mu cały naród izraelski. Tym samym cały naród Boży w Starym Testamencie był święty. Nowy Testament uznaje wierzących w Jezusa jako Pana i Zbawiciela za świętych. Apostoł nazwał świętymi wszystkich członków zboru w Koryncie, choć istniał tam poważny problem. Dlatego każdy z nas może być święty. Bóg powołał każdego wierzącego do Jego świętej sprawie, podobnie jak powołał Pawła według listu do Rzymian. W pewnym sensie jako święci zostaliśmy powołani ze świata dla Boga. Święci Boży to Jego ludzie. Ta myśl zawarta jest w tytule dzisiejszej czytanki. Jestem świętym George'em z Bergen Springs. Ktoś może być świętym Janem z Warszawy lub świętą Anną z Melbourne. Wszyscy mamy coś wspólnego. Jesteśmy Bożymi sługami. Zostaliśmy oddzieleni dla spełniania Jego woli. Zostaliśmy powołani i postawieni na drodze Bożego zbawienia. Jak na to odpowiemy Bogu? Boże, użyj mnie dzisiaj dla Twojej chwały. Dopomóż mi być podobnym do Ciebie. Amen.